Serdecznie witamy wszystkich hodowców i kolejny dzień naszego pobytu u Rainera Pittmana mija nam. Tym razem rano trzeba zmienić te papiery, które były wyłożone w klatkach. Zobaczmy, one są już zużyte. Tutaj koledzy je teraz wymieniają. Wymaga to kilku osób uczestnictwa, gdyż trzeba, zobaczmy, tak jak tutaj akurat widzimy Bogdana, Patryka i księdza Mariusza i kolegę jeszcze, jak imię, jak to i kolegę Tomka, jak kolega Kamil się też nam przedstawi jeszcze tam za chwilę, ale widzimy, tak wygląda wymiana, każdy tutaj szczegół jest dopracowany, są przygotowane specjalnej szerokości już papiery, widzimy, koledzy wsuwają to, także te gołębie sobie tutaj będą w takich porządnych warunkach, a co ciekawe, zobaczmy jeszcze u Rainera Pittmana, ono to dwa, zobaczmy, troszeczkę piaseczku mają takiego żwirku i rzucone troszeczkę karmy tej, oczywiście pojnik z wodą i taki gołąbek sobie tutaj może siedzieć spokojnie i czekać na swojego nabywcę. To trzeba wszystko wykonać jeszcze nim przyjadą tutaj goście. Dzisiaj jest sobota, to już ten dzień wolny, tych gości na pewno będzie już bardzo dużo. Też pogoda od rana, co by nie mówić, jest troszeczkę lepsza niż w dniu wczorajszym. Wczoraj bardzo intensywnie padało, zresztą w Niemczech tutaj, kiedy my jechaliśmy w czwartek, to trafiliśmy na ten, to się chyba huragan nazywał, nie wiem, huragan, orkan, Xawery właśnie, ale to już nie wiem jak go zakwalifikować, jaki stopień, ale spowodował spustoszenie. Nawet czytałem, że po stronie polskiej do Niemiec już nie wjeżdżały pociągi, gdzieś tam 100 iluś tych pasażerów czy 200 wysadziono na dworcu przed granicą na jakimś stacji. Mniejsza o to. Ale tutaj widzimy, koledzy tutaj to zmieniają. Oczywiście widzimy też jeszcze są niektóre klatki nieuzupełnione. O, tutaj był gołąb, jego chwilowo nie ma, bo został nabyty. Drugi, trzeci. No to jest to, co poszło wczoraj po południu i nie zdążyli jeszcze te koledzy uzupełnić. Dzisiaj natomiast po wymianie tych papierów będzie tutaj wszystko uzupełnione. Oczywiście tu będzie wysprzątane. Zobaczmy. Z tej strony już zostały wymienione. I sobie będzie tutaj można te gołębie obserwować, jak sobie w tych czystych, takich lepszych już warunkach siedzą. O. Na razie na szczęście nie ma jeszcze nikogo, ale tutaj ten, jak tam o księdza, jak już mamy, to się zapytamy. Dzień wczorajszy, frekwencja nie była ogromna, ale co ciekawe, niech ksiądz tu stoi, bo ja tu chcę odjechać trochę, żeby kąt był. Frekwencja była, nie była duża, ale za to sprzedaż gołębi była za to. Chodźmy, podejdźmy tam może, bo oni tu nam zaprzeszkadzają. Chodź Kamil też, bo widzę się tu. Chodźmy tu, bo oni tam hałasują. O, proszę bardzo. Jak to powiedział Rainer Pittman i inni, wczoraj było może mniej ludzi, ale też było, nie było kibiców, tylko byli ci, którzy przyjechali po gołębie. Warunki pogodowe są jakie są, w Niemczech wieje. Wczoraj padało cały czas też prawie. Deszcz, także przyjeżdżają tylko ci wytrwali hodowcy. No i taki był też efekt, tak jak powiedziałem. Było mało oglądających, więcej kibiących. Czyli efekt, tak przypuszczam, końcowy był bardzo dobry. Bardzo dobry. Dzisiaj będzie tak samo, ale dzisiaj już jest dzień wolny, pogoda troszeczkę odpukać nam się wyjaśnia, tak lepiej troszeczkę jest, nie ma takiego wiatru i liczymy, i deszcz nie pada, także wierzymy, że dzisiaj będzie więcej hodowców, to na pewno jeszcze i z Polski spotkamy kogoś. O, wczoraj powiedzmy przy okazji pozdrawiamy kolegów z oddziału z Duńska Wola, którzy wczoraj tutaj byli, nabyli, no prosili, żeby nie ujawniać co kupowali, także proszę Czesław, weź pod uwagę, że nic nie ujawniamy. Nic, dziękujemy na razie, a później jest księdzem jeszcze na koniec dnia, kiedy będziemy odjeżdżać, bo dzisiaj jest ten także ostatni dzień już tutaj tych dni otwartych. Jutro wprawdzie niedziela, ale podejrzewam, ona będzie poświęcona raczej na posprzątanie tego, co tutaj zostanie. No i zobaczymy na koniec, jak ten dzień dzisiaj się nam skończy. Czy będzie tak, jak sobie my to wyobrażamy i przewidujemy, czy będzie inaczej. Dziękujemy bardzo, na razie. Widzimy, prace się posuwają. Już praktycznie ostatnie klatki, które wymagają wymiany tego papieru, piaseczku, żwirku. Zobaczmy tutaj jeszcze, poczekaj, zobaczmy, taki ładny żwirek, to jest chyba taki, co kurczę, nie wiem. Czekaj, albo na papugą, albo myślałem, że może dla psa albo kota taki żwirek, ale to nie. O. Tu już wszystko jest wymienione, jeszcze tylko wypada posprzątać. I tak jak było do przewidzenia. Kolejnego dnia, frekwencja, dzisiaj jest sobota, dzień wolny, jest dużo więcej. Mamy niespełna kilka minut po ósmej, a już widzimy klienci i tutaj czytelnicy zapewne Brief Tauben Sport, tego magazynu międzynarodowego o hodowca gołębi, o hodowli gołębi, już tutaj przybyli. Tutaj pierwsze miejsce, halą, do której się udają, to jest właśnie ta, tu można zjeść śniadanie, coś przykąsić właśnie, wypić.
i wtedy idziemy tam dalej na salę, gdzie są, na tą halę, gdzie są gołębie. I jesteśmy już w tej hali, gdzie są te gołębie. Zobaczmy śladu po tych kartonach, po tych papierach, które tutaj były z klatek wyrzucane. Już nie ma, jest wszystko przygotowane, posprzątane. Są już ci pierwsi klienci, mamy dosłownie kilka minut, kilkanaście minut po ósmej, a oni już tutaj są. Przybyli już ci pierwsi, korzystając z tego, że mają większy wybór gołębi, bo tutaj coraz mniej tych gołębi będzie. One są oczywiście donoszone nowe, ale te, które są nabywane, to są te takie, powiedzmy, najlepiej wybrane. Patrzmy, mamy czerwonego, nawet w ramach dołożenia tam doszedł jeden. Trzeba tutaj się pomału spieszyć. Tutaj ksiądz Jerzy, widzimy, realizuje różnego rodzaju zamówienia. Tutaj proszą go niekiedy o doradztwo. Inni hodowcy i Rainerem się konsultuje, widzimy. Także trzeba tutaj sobie przyjść, zobaczyć i wtedy wszystko wiemy o gołębiach, które tutaj się znajdują. Wiadomo, rano mniejszy ruch troszeczkę, to jeszcze możemy sobie swobodnie tutaj wszystko spokojnie pooglądać, powybierać, przygotować sobie do zakupu. O. Patrzymy sobie, przejdziemy. Tak jak mówię, posprzątane, widzimy, jest wszystko, gołąbki w bardzo dobrej kondycji, napojone, nakarmione, siedzą sobie na tym piaseczku. O. Proszę bardzo. Tu ci panowie wszyscy w białych kitlach służą poradami przy wyborze. O, widzimy księdza Mariusza. Moritz przychodzi też, wszyscy tutaj czekają, każdy tylko aż przyjdą klienci, oni będą za chwilkę im doradzać. O. Pomagać w zakupie oczywiście, przypominajmy, jest to tak, że wygląda w ten sposób. Wyznajdujemy gołębia, odrywamy ten rodowód, który jest przyczepiony, idziemy z nim do punktu, gdzie tam przy wejściu, gołębia bierzemy też. I tam dostaniemy oryginalny rodowód po uiszczeniu opłaty. Możemy sobie wtedy tam z nim pojechać do domu. Kamil, to zobaczmy. Kamil, jak tam dzisiaj? Już ile zrealizowałeś już zamówień? 4 z 5. No, a dopiero ile? 9 już, no. Było, ja myślałem, że po 8 dopiero, ale to prawie ta godzina. No. O, widzimy. Ale musi być zgodników? Trwa właśnie. No zobaczmy, dla kumpla tutaj ksiądz wybiera. Także... A dla klumpa, aha. Dobrze. No nic, tu widzimy. No niestety zgubny nałóg papierosowy Rainera Pittmana. W najlepsze trwa. Palić będzie papierosy zaraz. O. A my sobie tu widzimy. Pomału tutaj dochodzą nowi hodowcy. No i mamy godzina 11 i widzimy, sala się zapełniła, hala, przepraszam, się zapełniła. Przyjechali najróżniejsi goście. Widzimy Markusa Schumachera. Halo, Markus. Halo. Zobaczmy. Hodowców jest dużo teraz. Oni sobie tu oglądają gołębie. Mamy kolegę Tomasza. Widzimy. Witamy. Co przyjechałeś kupować? Przedstawimy kolegę jeszcze raz. Wprawdzie go tutaj znamy z tych okoliczności. Mów. Grzegorz, przepraszam. Nie, Tomasz, przesuń się, chodźmy dalej tam trochę. I co tam, już coś wybrałeś sobie? Czy nie przyjechałeś na zakupy? Ja tutaj jestem. I co kupiłeś? A co, w czym gustujesz, tak? Sklepnika. Będziemy tutaj patrzeć. A sam przyjechałeś czy z kimś? Ja tutaj mieszkam, ja sam. Ale... W zeszłym roku był ten tata, moim kolega jeszcze. No, a nie ma ich dzisiaj. Ale zaraz czekasz na Artura, teraz idzie. Artur Szefler jeszcze. Także... Artur Szefler pochodzi tam pod Piły. Tak, znaczy, no, ale mieszka tutaj też. Także będziemy oglądać. Także popatrzmy na razie, dziękujemy. Sobie wyjdziemy. Dzisiaj widać wolny dzień, sobota, to tych hodowców jest więcej. Gołębie nam też, widzimy, ubywają cały czas. Zobaczymy, co Markus Schumacher ogląda. Cichaczem mu przez ramię zaglądniemy. Tu ogląda gołębie z Annelies, widzę, i z Wunder von Brabant. Kamil tam komuś doradza. O, widzę kolega z Polski też, albo może z Niemiec, mówiący po polsku, ale... Jedno z dwóch. Co? Jedno z dwóch. Jedno z dwóch, to nic. Z Polski, ale pracujący w Niemczech. Aha. I tutaj, co kolega kupił teraz tutaj? Kolega się przedstawi może? Nie? Na razie ogląda tylko? Ogląda. Aha. Pasem.
Proszę? Łasenko-Krzyż. Aha. A z jakiego oddziału w Polsce? Kłodzko. Kłodzko? Wcześniej w Bystrzycach. Wiem, tam w Bystrzycy Kłodzkiej podymy latali kiedyś. Latają. Ale jedna, ale bo później jeszcze mam pod Gorzowem jedną drużynę. I Bogdan Drukowiak. Ale Bogdan Drukowiak, nie wiem czy w Bystrzycy, czy się teraz inaczej. W Bystrzycy. Syn, tak? Kiedyś byłem. Tam, ja pamiętam przecież. Dobrze. A jakie się dzieje Gołębie Czeszą popularnością, Kamil, dzisiaj? Wszystko. Hurikan? No my tam wybieramy, rodowody szukamy, to te takie Incucht, Hurikan, te drogie, to w ogóle nawet chyba nie wystawiacie, co? Bo to... Proszę? Możemy to też się zdarzyć z tego, nie? Do budowy naszej. To trzeba trochę oszczędzić. No nic. Nie można się wyprzedać. Pójdziemy zobaczyć. Także tutaj przybywają klienci. Zobaczmy te gołębie, które wczoraj oglądaliśmy. Tutaj były po 1000. O, coś zmieniło. Zostały wykupione. Dostawione kolejne nowe. Tutaj też już są inne. Tu był taki ładny w tej trzeciej klatce od prawej strony, też Incucht Hurikana za 1000, nie ma go, to chyba samiczka była, teraz jest inna. Muszę też sobie zobaczyć, co tutaj schodzi, co nie schodzi. Grzegorz teraz też te drogie ogląda, tak? Te są po 500 euro, po 300 najróżniejsze. Tu z Harley'a widzimy. Hurikana, no. Możemy to sobie wszystko tu pooglądać. O. Widzimy Rainera, rozmawia tam z hodowcami. W końcu są dni otwarte hodowli Rainera Kutmana. No jak się okazało, pogodę zbyt szybko pochwaliliśmy, bo po kilku godzinach słonecznej pogody znowu zaczęło padać. Na szczęście nie jest to taki intensywny deszcz jak wczoraj. Troszeczkę zachmurzone niebo jest, ale to nie przeszkadza dzisiaj w ten wolny dzień, żeby tutaj licznie odwiedzali tą halę, tutaj te dni otwarte Rainera Kutmana, hodowcy tutaj. O, cały czas nowi przybywają, kupują, dokonują zakupów. Gołębie są namiętnie cały czas wynoszone z klatek, nowe dostawiane. Cały czas możemy sobie po prostu... O, i Artur się pojawił, widzę. No, cześć. O, widzimy, teraz porozmawiamy, pokażemy tylko tutaj, jak wygląda sceneria. O, se przejdziemy, teraz zobaczymy, które gołębie zeszły, które gołębie... nowe są dostawione, a tu sobie takie niektóre patrzę cichaczem, odkreślałem, że tutaj w jednym rogu dawałem literkę K, że chciałbym sobie tam ewentualnie dla kogoś zakupić, no ale widzę, że cholera mi je te pozabierali. Nie, o, jedna jest jeszcze. Dobrze, ze złotej pary tu widzimy. Samiec ze złotej pary, córka Hurikana. A tu linia gołębi lotowych, lotników. Tu z Rambo Canidara, z Kleine Dirka. Tu taki gołąbek widzimy. No tego jeszcze zostawili. Trzeba się będzie pospieszyć wtedy. No, popatrzymy. No tutaj mi cholera te już zabrali. No ale będziemy sobie tutaj kolejnych wtedy szukać, bo co chwilę nowe dochodzą. Co ciekawe, warto zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że pierwszego dnia były najlepsze wystawione. Te gołębie po prostu są łapane sukcesywnie z wolier. I tak jak leci, są wkładane, się szuka ich rodowód, przystawia, ale nawet jak my sobie tam siedzimy, te gołębie przy selekcji, przy wyciąganiu z klatek oglądamy, szukamy ich tych rodowodów, tych kserokopii, żeby tutaj zamieścić, cały czas możemy sobie wziąć, przeglądać, zobaczyć i zaskakujące to jest to, że pełno nowych gołębi jest i naprawdę dobrych. Nie są żadne takie gołębie, że na początek poszły dobre. Na przykład dzisiaj bardzo dużo gołębi mieliśmy z linii Incucht Hurikan. To są takie specjalne ptaki, które, bo tym się, te się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. Hodowcy tutaj bardzo im namiętnie poszukują. A my cały czas mamy pełno, tak znaczy pełno to może nie, ale dość dużo tych ciągle nowych takich ptaków. O tu widzimy puste miejsce, no nie ma. No patrzę, stąd mi też wzięli te K, co miałem literkę. Pozabierali. Widzisz, Tomek, te co miałem poznaczone, niestety, kurczę, pozabierali. Ale się zdarza. Dobrze. No, dzisiaj widzimy, jest naprawdę zdecydowanie więcej osób niż wczoraj. Popatrzymy.
widzimy te gołębie tańsze, tutaj było wczoraj ich bardzo dużo, te tańsze też zeszły, teraz są tylko tutaj w cenie 300, już 200 euro, 125 też się trafiają, ale to już ich mniej, stąd właśnie, bo tu były przede wszystkim te gołębie tańsze, też znalazły one swoich nabywców, teraz są tutaj wystawione też, no cały czas po prostu się na bieżąco to, co schodzi, uzupełnia. Tutaj Kamil komuś też doradza, zobaczmy przy okazji w te kartoniki zaraz będą gołębie wsadzone. Jakie Kamil gołębie sprzedajesz? 500 tysięcy euro. Ale to nie, jakich linii tam, co tam się jest? Hurrikan, Superdomen, Brabant, Superhalin. Zobacz, na tym rodowodzie jest literka K malutka w prawym górnym rogu. Nie, tutaj nie ma, już parę K sprzedałem. To jest tym K, tak? No właśnie chciałem je znaleźć i nie było ich. To są te, co ja sobie poznaczyłem. Aha. Dobrze. No tutaj spotkaliśmy Artura Szefera. Artur, mówiłem, podchodzi z Polski spod Piły, a teraz mieszka w Niemczech, przypomnijmy. Ale też mamy tutaj kolegę. Artur, poprosimy cię o tłumaczenie. Tutaj kolega jest też hodowcą, tak? Jak się nazywa kolega? Andreas Penik. A gdzie lotuje tutaj? Blisko, daleko stąd? To jest daleko stąd? To niedaleko, a gołębie właśnie tutaj czegoś ściągnęło. Ma już wcześniej gołębie nabyte od Rainera Pittmana, że są takie dobre? Czy po prostu chciał się piwa napić z kolegami? Zapytaj się. Czyli taki prawdziwy hodowca, kolega, z którym można na przykład wypić piwo właśnie, a nie tylko gołębie, a o gołębiach też można porozmawiać. Ja muszę powiedzieć, du hast 39 gołębi to był gołąb? Von welcher Abstammung kam der Taube? I powiedz mu, że wypadałoby powiedzieć, że od Rainera Pittmana, ale niech mówi prawdę. No powiedz, że wypadałoby, ale niech powie jednak prawdę. Ja, du sollst das sagen, aber du sollst Wahrheit sagen. Was Spaß nur. Das ist Gundelars Jansen. Z Jansena, a jak ten pierwszy mówisz? Wunder? Gundelars. Grundelars. Ja. Ja mam po 2 lat regionalny bestwo. Po 2 lat. A w regionie miał pierwszego. Nie? Tak, i to właśnie z tych gołębi Grundelars Jansen? Przed Wittmanem. Przed Wittmanem. No, oni są te same regiony. Ten sam region. Aha, ale teraz, bo tutaj Rainer ma napisane, że wygrywa też, czyli wy w sumie rywalizujecie w tym regionie, tak? Razem. Also eigentlich, wenn das Regio-Flüge sind, dann fliegt ihr zusammen. Ale tylko w regionie, jak lecą, mają loty wspólne. Mhm. Wtedy... Ale nie ma takiej licznej hodowli jak Rainer, czy ma taką liczną hodowlę, taką dużą? Ob du so viel Tauben hast wie Rainer? Nee, to ile gołębi kolega ma? Wie viel Tauben hast du denn? 200. A 200 to niedużo, to jeszcze idzie. A sam się zajmuje gołębiami, czy ma kogoś do pomocy? Tu masz allein die Tauben. Nie mam allein. Sam, jego brat mieszka na tej samej ulicy, też ma gołębie, jego brat jest rencistą już. Jego brat... Tak? No, jakby znalazł jednego, to by jeszcze lepiej latał. Nie? Aha. Ale jego brat lepiej lata. Teraz ten Bruder, to była beste bei Jungtier? Bruder war der beste bei Jungtier. Na młodych jego brat był najlepszy w tym roku, nie? A to jest RV, jaki numer ma ten RV? Ja się numer. Ja bym jako by Ja 07 Ja. Tak, Rainer ma 0516. RV ist der Regionalverband. Regional, das weiß ich, 257, ne? 257, ja. 257 to jest... To jest region, to wiem. Ale ten... Jak obrączki gołębi, bo to... Wir haben 07. Olne mój. A, wiele. No. Das ist alles... No ja w międzyczasie powiem, to już ten problem też miałem. Kiedyś jednego próbowałem kolegę napisać, to on nie pamiętał. Że nie wiem, ja mówię 07 w Oldenburgu. Ja chcę do nich w ogóle przejść, ale będzie ciężko. No zobaczymy. Oni chcą mnie przyjąć, ale region nie chce. Aha. Musisz, Krzysiu, ty z panem porozmawiać, żeby... Żeby przyjęli, ale po co oni będą konkurencję sobie przyjmować, no też właśnie, z drugiej strony? Jest, habe ich ihm gesagt, jetzt gerade, sollen mit Putman reden, dass ich mich aufnehmen da bei Rainer. Ale ja ci powiem, jak to zrobić. To jest bardzo proste. Trzeba podejść teraz do Pittmana i kupić jakieś 2-3 gołębie i już będzie łatwiej. Ja. Powiedz mu. Ja,
Gesagt, da muss man zwei, drei Tauben bei ihm kaufen, dann wird es leichter. Ja, ja, das będzie lepiej. No, nie. On nie ma nic do powiedzenia. Aha, ja żartuję, ale to nic, to na razie dziękujemy. Bardzo miło nam się rozmawiało, a teraz pójdziemy tą i drugą część pewnie zaraz spełnić, czyli przy piwie porozmawiać jeszcze na inne tematy. Także na razie bardzo dziękujemy. Tutaj podczas dni otwartych u Rainera Pittmana spotkaliśmy kolegę Jacka Pola, ale to się pisze P-O-H-L, i kolega Jacek ma takie nazwisko związane z sukcesem, który tutaj miał w Niemczech, bo miałeś mistrzem Niemiec na młode byłeś, tak? W 2012 roku, a teraz tutaj obecnie też lotujesz tutaj wspólnie tutaj z widocznym tutaj na tym planie pierwszym Markusem Schumacherem. Markus Schumacher do niedawna był w takiej spółce, bo tak na rodowodach było Schatz Schumacher, aczkolwiek Markus w wielu spółkach występował. Pamiętam, jak ja go poznałem, to był jeszcze z Heinrichem Rentzem w spółce nawet i byłem nawet kiedyś u niego jeszcze, kiedy mieszkał tam gdzieś w okolicach tego Hexter, coś takiego. Tak, ale teraz tutaj powiedzmy o teraz, gdzie ty lotujesz teraz? Ja lotuję w FO Lipschitz, to jest. Daleko stąd? To jest 150 km. 150 na północ, południe, wschód, zachód? Koło Dortmundu. Czyli masz bardzo blisko do wystawy, tam gdzie można pojechać wystawę. Tak. To jest największy regional chyba w Niemczech, najsilniejszy, tam już na pewno specjaliści. To was wielu hodowców jest w tym RV? My jesteśmy teraz w 60, no 14 odchodzi, po prostu nie, szukają gdzieś lepiej. Dzień gdzieś szczęścia szukają. Że, tak, bo to tak jest normalne, nie? No, tak, no bardzo silny oddział jest. Oddział w ogóle i ten regional chyba, to się mówi. No jest kiwać, są mistrzowie Niemiec, wicemistrzowie, tam mamy drugiego wicemistrza Niemiec znowu u nas, szóstego wicemistrza. A jakie nazwiska mają ci hodowcy? Słuchaj, no, Bollmana, to też mam wszyscy znają. Bollman, tak? Bollman, czy tam Helfke, czy po prostu Milke, to ma, no, masę naprawdę. Masę. Masę. A twoja hodowla duża jest, liczna? Nie. Mała? Tam maksymalnie do lotu 50. 50 do lotu, a w rozpłodzie ile? 13-14 parę. I młodych oczywiście. Czyli tak, młodych 40-50. Czyli 100 parę sztuk. A lotujesz, masz gołębniki jakieś ogrodowe takie, czy gdzieś na strychu, czy coś? W ogrodzie. Znaczy, młody gołębnik w ogrodzie, teraz byłem 2 lata temu, a gazetka było widać. To stoi po prostu na palach, 9 metrów dłużej. No naprawdę. Z sąsiadami nie masz problemu żadnych? Oho, czy masz problemy? To nie tylko w Polsce, tak? 2000, jak nie podzielają tej pasji. 2002 wybudowałem, w 2004 byłem mistrzem tam u nas. W 2006 przyszły pierwsze problemy z sąsiadami, no i potem przed sądem takie pierdolone. A hodowlę swoją opierasz na jakich gołębiach? Przede wszystkim mój, jak to się mówi, sztamfowe, czyli podstawowe te gołębie rozpłodowe? Samiec to jest po prostu syn 426 od Leo Hermansa. Leo Hermans to jest z linii może Olimpiadę 03, czy Dejan, czy co? To jest 426, on miał 5 pieśni, to plus leciał, niesamowity samiec. Ja mam syna z 2007 roku, teraz na aukcję właśnie tam, tam jeden młodego, tam właśnie na aukcję pójdziemy z tym. No praktycznie 60-70% tych gołębi to są wszystko oparte na tych samcach. Ale do tego dokupywałeś później jakieś normalne jeszcze inne? Pojedyncze sztuki. To jakie na przykład jeszcze tam są, możemy sprawdzić w twoich rodowodach, co są, zobaczyć? Wszystko, tam jest wszystko co najlepsze. Nie? Czyli? Od Pittmana też tutaj co masz, czy nie? No teraz w tym roku z Kamilem się dogadałem, tam wziąłem sobie pieczkę. Z czego? Z Harikana? Nie, nie, nie. A z których? Ja to jest z Kleine Dirka. Te stare linie, co on miał tam. On miał tego chyba 959, te kopmanowe, tak? Też jeszcze... Tak, tak, no w zależności, po prostu ja wziąłem z podwójnego po prostu wnuczki. No zobaczyłem, tamtej tygodniu byłem. Najpierw sobie wybrałem co najlepszego. No a teraz będzie, patrzy, no 2-3 lata, czy teraz wziąłem. No. No, tutaj zobaczymy, co z tego. A sam się hodowlą zajmujesz, czy jeszcze masz do pomocy kogoś? Nie, no kiedyś mi żona pomogła, a teraz już wiesz, poszedł do pracy, także... To, że musisz sam się zajmować. To w tym roku zakończyłeś na którym miejscu latowanie tam u siebie? No, w rejonie wygrałem, miałem drugiego, szóstego, ósmego, najlepszego gołębia w rejonie, także samo wynikiem co roku, z tym typowaniem, nie? Typowanie 6x3 to jest po prostu masakra. Ciężko. Tutaj Markus lotuje z tobą też tam blisko? To rywalami jesteście teraz? I Markus lotuje sam, czy też w jakiejś spółce? Sam. On jest po prostu, no ja, my jesteśmy rywalami, znaczy kolegami jesteśmy niesamowicie. Tutaj razem przyjechaliście teraz? Tak. Ale z przodu siedzieliście w samochodzie obok siebie, czy z tyłu Markus siedział, czy jak? Tam? Tak daleko. Każdy swoim jest, samochodem? Ten, co nagrywa zawsze chodzi. My jesteśmy bardzo dobrymi.
Proszę? Więc bardzo dobrymi kolegami jesteśmy. To żartowałem z tym, ale tak to fajnie, możecie sobie teraz przyjechać tutaj. Markus też zamierza coś kupić? Nie, bo on tutaj ostatnio jak był, to pamiętam jednego czy dwa gołębia kupił tylko. Ale on przyjechał, proszę, poszedł tego i od razu ten, miał wycypowane. Konkretnie się bierze, jak się bierze, to się bierze konkretnie też. Widać, że przygotowany był. Tak duży hodowli też ciężko coś wygnieje. To jest 1000 gołębi sprzedawane. No ale dzięki temu mamy możliwość właśnie tutaj się spotkać na takich dniach otwartych, bo takie imprezy to chyba nawet w Niemczech są rzadkością, bo poza Rainerem Pittmanem chyba nikt nie robi. Robią takie dni otwarte? A jakie jeszcze hodowle? Tam u nas, znaczy takie hodowle może nie, no w ogóle takie różnego rodzaju imprezy są, nie? Aha. Imprezy po prostu, wiesz, no, czy tam po prostu podsumowanie, czy tam... No to u nas też się takie, ja myślałem, że takie dni otwarte, że to takie mini targi powiedzmy. Nie, no. Nie, no bo taki dużo hodowców, nie, bo taki duży, to jest masa gołębi, tysiące gołębi tu siedzą. Tutaj na aukcję tych gołębi do Opola, która się odbędzie, do Katowic 11 listopada, tutaj też jakiegoś gołębia przygotowałeś, czy jednego, czy dwa? Jednego. Ale to z tego podstawowego samca, nie? I z tego podstawowego samca. To będzie syn, córka, nie wiesz? No do świąt to będzie syn. Syn. No to zobaczymy. Ale to będzie dosłownie, to jest... To jest, jak to powiedzieć w polsku? Super. To mniej powiedziane jak super. Po prostu matka to jest córka najlepszej samicy w Westfalii 2015 roku od Bolmana. Ona była najlepsza na od 4... Od tego twojego rywala, tak, z tego oddziału. 1400... Podłowcy, najlepsza samica i mam córkę od niej, tak że z tej córki dostaniecie. Dobrze, tego gołębia tutaj masz czy nie? Nie, on będzie, my będziemy tego gołębia w Polsce mieli. Jutro będzie odebrana, bo się po prostu, że on się ukradnie, czy tam ktoś przyjedzie. Przyjedź, będziemy pewnie, aha, nie, to będą Patryka pracownicy jacyś pewnie zabierać. No nic, bardzo dziękujemy kolego, miło było poznać i jeszcze raz, rozmawialiśmy z kolegą Jackiem Polem, mistrzem Niemiec na młode z 2012 roku. W tym 2012 mistrzem GMP był Tino Bergemann, którego też tutaj spotkaliśmy, nie wiem czy dzisiaj jest, nie ma go dzisiaj, ale on też gołębia przekazał, także będziemy też mogli tutaj spotkać go też 11 listopada tam w Katowicach, bo z tego co wiem jest na ten panel dyskusyjny zaproszony. Ty też chyba tam będziesz, czy nie przyjedziesz w listopadzie? Przyjedziesz, no. Także każdy, kto by chciał jeszcze jakieś pytania zadać koledze Jackowi, z nim porozmawiać, zapraszamy tam do Opola, do Katowic. Dziękujemy, do zobaczenia, na razie. No, są już godziny popołudniowe dzisiaj, tutaj się przewinęło bardzo dużo osób, mimo tego, że nawet dzisiaj ta słoneczna pogoda od rana nas troszeczkę później zaskoczyła, ale zobaczmy, te klatki widzieliśmy, tu były gołębie, te takie powiedzmy tańsze, tutaj zostało, wszystkie zostały sprzedane, zostały wszystkie wymienione teraz, ale już powstały tylko te gołębie troszeczkę droższe, one są w cenie 300 euro, przy zakupie dwóch jest premiowane to z jednej grupy, jest premiowane ceną 500 euro za dwa, ale... Te zeszły, widzimy, tańsze, po 125 euro, tutaj poszły te po 300, 120 tu po 5 pojedyncze gdzieś. Tutaj natomiast są jeszcze gołębie, one są na bieżąco cały czas uzupełniane. Dzisiaj tych gołębi, podobnie jak wczoraj, zostało bardzo dużo sprzedanych, ale dzisiaj też było więcej tych osób, które tutaj przyjechały na zakupy. Tak jak powiedział Rainer i ksiądz Jerzy, klienci, którzy byli, to byli klienci konkretni, ci, którzy byli zdecydowani kupić. Ja tak patrzę, czy tutaj czasem te gołębie, które tu miałem wybrane. Tutaj sobie takich parę gołębi oglądaliśmy, sobie taki specjalny znaczek dawałem, żeby później sobie ewentualnie coś tutaj zakupić i przywieźć do Polski, no ale widzę, że wszystkie te z literką, co miałem tutaj odznaczone K, takie w ogólnym lewym rogu, już ich nie ma. Wszystko jest wymieniane na bieżąco. Hodowcy cały czas jeszcze przybywają i będą przybywać. O, tutaj koledzy wszyscy chodzą, pomagają wybierać, też pilnują, bo nie czarujmy się, my możemy być w Niemczech, wszystko, nie ma żadnego problemu, gdziekolwiek, czy w Polsce, czy w Niemczech, ale na takich targach jest to okazja kuszenia losu w postaci, że mogą zginąć niektóre. O, zobaczmy, tutaj są te droższe gołębie, a tu mamy gołębie, które są, wywodzą się, o, już nie ma tych gołębi, no stąd tu były te harikana, już ich... Wszystkie zostały sprzedane inbredy, na przykład żadnych nie ma. Teraz zostały już tylko te tańsze, ale te inbredy Harikana, o tutaj mamy, Inzucht Harikan, zostały ostatnie 3 sztuki. Tu je widzimy. Nie, dwie nawet, tu dwie są. O, będziemy sobie tutaj patrzeć. No, my tutaj też akurat nam się udało wyrwać takie, że tak powiem, dwie sztuki. Jeszcze tutaj są też inbredy Harikana, tu za 1500 euro, za 750. Nie, 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 nie,
pooglądać. To tutaj dzieje do wieczora, jeszcze do chyba do 17 godziny, 18 będą jeszcze te dni otwarte trwały. Na pewno jeszcze tutaj wiele gołębi znajdzie nabywców, ale już jutro będzie tutaj sprzątane. To, co tutaj dzisiaj było, podobnie jak w latach poprzednich, widzieliśmy, że się czasem te gołębie dużym zainteresowaniem. No dzisiaj troszeczkę nam pogoda uniemożliwiła wielu hodowcom na pewno przyjazd. Frekwencja troszeczkę mniejsza, ale jeżeli chodzi o sprzedaż, jest chyba nawet lepiej niż w latach poprzednich, bo tak jak mówię jeszcze raz, Rainer wspominał i ten, że ci, którzy przyjeżdżają, to są ci, którzy już sobie wcześniej powybierali tutaj, zresztą przy okazji jak jesteśmy, to powiedzmy, że to nie jest tak, że tutaj przyjeżdżają sobie tylko ktoś, kto tam się dowiedział. Tutaj po prostu Rainer Pittman, kiedy wydaje gazetę Brief Tauben Sport, on tutaj nawet na te targi, zobaczmy na tą imprezę, mamy z września, z października, wydany numer. Jest tutaj informacja o tej imprezie. Tutaj można sobie zamówić te magazyny różnego rodzaju. O, tu mamy Tage der offenen Tür, dni otwartych drzwi. Tu możemy sobie zobaczyć wszystko, co się wiąże z hodowlą Rainera Pittmana. O, wiele tych gołębi, które tutaj są, dzieci tutaj znalazło właśnie nabywców. Tutaj się hodowcy o tej imprezie dowiadują. Rainer wydaje na terenie Niemiec taką gazetę. My w Polsce mamy Brief Tauben Sport International Magazine. Nie taki, tylko się nazywa u nas Pittman Magazine. Ci, którzy go prenumerują, znają treść. On jest bardzo dobrze wydany jakościowo. I dużo, dużo informacji o sporcie gołębiarskim, o hodowcach, którzy wybijają tutaj w Europie i też polskich możemy w nim sobie tutaj znaleźć. Widzimy tutaj ksiądz Jerzy, Patryk Wróbel, Bogdan Kostosz, kuzyn księdza Jerzego. Też sobie kupiliście jakieś gołębie. Bogdan, jakiego ty gołębia nabyłeś, powiedz? Wszystkiego, bo to się wie. No tak, bo Bogdan teraz się na konkurencję zbroi. Nowe gołębniki, nowe gołębie, ale jak tajemnica to będzie. Zobaczymy później w wynikach. Bogdan, a w jakim oddziale lotujesz w Polsce? Mysłowice. To jest numer 0? 137. Blisko macie też kolegę chyba Kalera Krystiana, tak? Tak. Wasz konkurent nie jest, inny oddział całkowicie, bo to jest rejon. Jak tam, udaje się wygrywać z nim, czy nie za bardzo? Czasami się udaje. Ale teraz po tych zastrzykach, tu wzmocnieniu, to szanse są i nadzieja, przede wszystkim nadzieja. Krzysztof, nie mów zastrzykach, bo zaraz będzie, że jakiś wiesz. Aha, a ty co, jakie gołębie tutaj sobie nabyłeś do swojej hodowli? A jeszcze powiedzmy, Patryk Wróbel, młody hodowca wiekiem, my go znamy. Powiedz, jakie w tym roku ci lotowanie szło? Na stare to chyba nie padaczka, ale tak troszeczkę gorzej, tak? No, powiem tak, że były loty fajne, ale loty dorosłych również. No, ale loty gołębi młodych już były dosyć fajne, też w wykonaniu. Zrobiliśmy mistrza oddziału, oddziału 0262 Opole 2. 262 oddziału, tam gdzie kolega nasz, który przy okazji go pozdrawiamy, kolega Jerzy Koźlik. Panią prosimy, żeby pani nie występowała, bo pani zawsze miała reklamację, że panią nagrywamy. Pani Lidio. No to jest już troszeczkę tak tego. No. Nieoficjalnie również wiemy, że jesteśmy mistrzem Ukrainy w lotach gołębi młodych w kategorii punktowej. Czyli... A już były wyniki zweryfikowane? Zweryfikowane już są. Kolega Koźlik już nieoficjalnie powiedział, że to mistrzem Ukrainy jestem. Gdzieś jesteśmy razem z bratem. Cieszymy się bardzo z tego sukcesu i czekamy też na wyniki z regionu 5. I powiedzmy jeszcze jedną rzecz, bo to nie są tylko jedyne takie wyniki, które macie w tym roku, ale wy w latach poprzednich, w 2013 roku, byliście na którym miejscu w Polsce? W 2012 byliśmy wicemistrza Polski. W zeszłym roku punktów zdobyliśmy więcej niż w tym roku do Mistrzostwa Polski Gołębi Młodych. Jednakże to miejsce w okręgu było drugie, jeżeli chodzi o klasyfikację punktową, a jeżeli chodzi o klasyfikację w koeficjentach, byliśmy na miejscu trzecim. Gratulujemy, ale wy byliście kiedyś w klasyfikacji ogólnopolskiej, jakie to było trzecie miejsce w Polsce, tak? Drugie miejsce w Polsce. Rok 2012. No ale też nie czarujmy się, dużo wam pomaga kto? Ksiądz Jerzy Kostosz, no jest moim mentorem, no i na pewno wszystkie sukcesy, które tutaj mam, no... Zna trudne słowa, nie? A pani się ciągle szwenda nam tutaj przy kamerze, nie? Czyli to nazywa parcie na szkło. Pani Lidio, tutaj przedstawiamy panią Lidię, przy okazji gwiazdę poprzednich, wcześniejszych lat. Niech wieczoru, to nie ma jeszcze wieczoru, dnia, ale tutaj występowała. Jak losowanie dzisiaj szło? Bardzo dobrze. Znaleźli się, często losów nie było pustych żadnych. Byli hodowcy, co odbierali?
Dobrze. Ale ja tak uważam, że te losowania w tym roku były... Ustawione. Dokładnie. Lekko ustawione. Polscy wodowcy nie wygrywali. Polscy wodowcy nie wygrywali coś. No. Ale dzisiaj nie. Z tym, że my mamy zakaz, udziału w tych. Także dobrze, zobaczymy. O Moritz teraz jakiegoś gołębia niesie tutaj. Zobaczymy, jaki to jest gołąb. Za 500 euro widzimy. O, i on znalazł kolejny gołąb nabywcę już. Także na razie dziękujemy. Pomału będziemy tutaj się jeszcze przyglądać temu, co się dzieje. No, widzimy drugi namiot, który tutaj mamy. Jest również wypełniony szczelnie. Szczelnie to może nie, ale tutaj było przed chwilą dużo więcej osób, oni za chwilę one już poszły, już mamy popołudnie, ale hodowcy, którzy tutaj przybyli, mogą zawsze liczyć na ciepłą herbatę, piwko, jakieś wino też jest, kanapki, przekąski różnego rodzaju. Tak, tutaj jest bardzo wszystko fajnie zorganizowane. No i tutaj ciasto jabłkowe możemy sobie tu zobaczyć i panie, które to obsługują. I pani fotograf. Dankeschön. O. Tak to, że wygląda tak te dni otwarte, okazja do spotkań wielu hodowców, mogą sobie porozmawiać, wymienić się tutaj różnymi spostrzeżeniami, uwagami. Der Bruder ist also der Vater ist sein Bruder des Hariken, der Hariken 1591, der schon wichtige Interviews gegeben hat. Unter anderem fliegt ein Sohn bei Toni van Ravenstein, 1., 2., 3., 5., 5., 4 Jahre absolute Spitze. Und ich habe hier den Bruder Hariken an eine Tochter des Hariken gepaart, wobei der Hariken auch noch wieder dann an seine Schwester gepaart war, sodass also hier mehrere erste Konkursvererber alle auf den Hariken zurückgehen oder Geschwister davon zusammengepaart sind. Und ich hoffe, dass wir hier eine zukünftige Vererberin in der Hand haben. Na razie przeznaczę na to akcję właśnie gołąbka z następnego bardzo mocnego krewieństwa. Pochodzi on z brata Hurikana 1591, który sparowany był z córką Hurikana, gdzie Hurikan był sparowany z własną siostrą. Z którego, czyli to, bardzo mocny inbred jest. Bardzo mocny inbred i z którego służbamy wiele... Pokażmy tak rodowód może. Zobaczmy, to jest to jeszcze ważne, zobaczmy incucht Hurikan, te gołębie tutaj na podczas dni otwartych, one były bez ceny, gdyż to były ceny ustalane tutaj jednorazowo, praktycznie indywidualnie, także widzimy, to jest bardzo wartościowy gołąb i tym bardziej, że to są gołębie, które u was się tutaj, jak tam, ja tak podpowiem, to jest cichaczem, tam niektóre imbredy Hurikana w ogóle nawet nie były wystawiane do sprzedaży, prawda? Nie, oczywiście, potrzebujemy również dla siebie, do dalszej hodowli. Jeszcze Rainer wspomniał, że brat ojca no, świetnie wpisywał się w lotach Toniego van Ravensteina, zajmując czołowe pozycje bezpośrednio, także nie tylko gołębie dają potomstwo, ale też jest super dalej. A od Toniego van Ravenstein mamy też gołębie na aukcji, a o nim będziemy mówić kiedy indziej? Z każdego z tych gołąbków po prostu już były pierwsze konkursy w oddziale bądź w regionie dane. Pokażmy teraz wtedy samego gołębia, niech może tak pan Rainer go tam nam tutaj pokaże, oczywiście, o tak, to jest samiczka czy sam? Samiczka chyba bardziej? Samiczka. Samiczka raczej będzie. O, widzimy, skrzydełko tak pokażmy, o, bardzo ładnie wygląda. Czyli mamy kolejnego gołębia, którego polecamy uwadze wszystkich hodowców, którzy będą obecni wtedy 11 listopada. Czy pan Rainer będzie? To się głupie pytanie jest, trochę będzie i będzie na w tym panelu dyskusyjnym. Przewodniczył. Tam będzie jeszcze Markus Schumacher, którego tu widzieliśmy, to jeszcze inni hodowcy i ich gołębie też również będą. Także bardzo wszystkich serdecznie zapraszamy. Czy coś ksiądz Jerzy chce to dodać? Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy pan Kamil chce coś dodać? Nic. Dziękuję bardzo.